Cześć, witam was. Słuchajcie, dzisiaj na filmowo, tak jak widzicie, ten fablog poświęcony jest filmom, a raczej dokładnie mówiąc trailerom, które wychodzą w najbliższym czasie. Przygotowałem dla was 5, które mnie zainteresowały, które pojawiły się niedawno w sieci. Śmieszne, fantastyczne SF. Zobaczycie kilka słów wcześniej przed trailerem, a potem obejrzyjcie sobie na spokojnie go. Więc zapraszam. Zacznijmy z wykopem. Star Wars, Water 1 czy Rogue One przed nami już niedługo. 14 premiera na świecie, 15 premiera w Polsce. Na pewno wybiorę się do kin, dlatego że ta historia mi się podoba. Jest bardziej wojenna, jest bardziej szpiegowska. No i przede wszystkim zobaczymy nowych bohaterów i historię walki o wykradzenie planów Gwiazdy Śmierci, bądź nawet zlikwidowanie jej. O czym będzie to dokładniej, dowiemy się na pewno w trailerze, ale na pewno dowiecie się też na filmie, idąc już na niego dokładnie w piątek. A więc nie czekajcie, kupcie bilety i razem ze mną obejrzyjcie ten film w najbliższym weekendzie, bo sądzę i gwarantuję wam to, że będzie warto, bo jest to na pewno część, która zapadnie w pamięć wszystkim fanom sagi Star Wars. Więc co? Obejrzyjmy sobie. Jim, whatever I do it to protect you. So you understand? I understand. You want to get out of here? Our rebellion is all that remains to push back the Empire. I think he might be able to help us. When was the last time you were in contact with your father? What is this? It appears he is critical to the development of a super weapon. If my father built this thing, we need to find him. All right. How many do I need? They are requesting a call sign. It's, Rogue. Rogue One. Power that we are dealing with here is immeasurable. If the Empire has this kind of power, what chance do we have? We have hope. Rebellions are built on hope. Take hold of this moment. The Force is strong. Make 10 men feel like 100. We'll take the next chance. And the next. You're all rebels, aren't you? Save the rebellion! Save the dream! Drugim dzisiejszym filmem to Transformers The Last Knight, czyli ostatni rycerz, moi drodzy. Zobaczymy, o co w tym chodzi, bo przede wszystkim coś wraca na ziemię. Ktoś został przyzwany i no właśnie, jak ta historia znowu się potoczy, zobaczymy, ale interesująco to wygląda. Przede wszystkim wiemy jedno, Michael Bay, który robi od początku prawie te Transformersy, robi je dobrze. Niektóre części nie przypadły mi do gustu, ale w większości podobał mi się ten film. Jest to super fajna rozrywka. Pytanie tylko, czy będzie dalej taki sam? Miejmy nadzieję tak. Obejście ze mną ten oto trailer. It has been said through the ages, without sacrifice there can be no victory. Two species at war. That you have the most. One flesh. Beautiful face. One metal. Do you realize? Optimus Prime has left us. We're floating in space.
100 billion trillion planets in the cosmos. You want to know, don't you? Why they keep coming here? I want to stay, and I want to fight them. And now, two worlds colliding. The operation is over. We're not giving up, okay? Only one survives. Forgive me. A my przechodzimy do następnego filmu, moi drodzy, jeszcze o Transformersach. Premiera 21 czerwca na świecie, 23 w Polsce, ale my mamy tutaj Spider-Mana Homecoming, czyli najnowszy twór właśnie Spider-Manowy. Powstało tych filmów już dosyć sporo, bo chyba 2 Amazing Spider-Many, 3 części Spider-Mana, no i teraz Peter Parker wraca znowu na ekrany kin, no i miejmy nadzieję godnie. Niedawno widzieliśmy go jeszcze w Wojnie Bohaterów w Kapitanie Ameryce, pojawił się tam w takim epizodzie, można powiedzieć, ale to może była właśnie zapowiedź tego, że znowu zobaczymy właśnie Petera Parkera i Człowiek-Pająk znów na ekrany kin. Kiedy? W lipcu, bo 6 na świecie, a 14 lipca my możemy pójść na niego do polskich kin. Siądźcie ze mną, obejście ten trailer. Sup guys? Wait a minute. You guys aren't the real Avengers. I can tell Hulk gives it away. Oh, that was awesome. Did Liz get a new top? No, you've seen that before. Never with that skirt. She probably stopped staring before it gets creepy, though. Yeah. Too late. You guys are losers. So, to become an Avenger, are there, like, trials or an interview? Just don't do anything I would do. And definitely don't do anything I wouldn't do. There's a little gray area in there, and that's where you operate. Oh. All right? That's not a hug. I'm just grabbing the door for you. All right, kid. Good luck out there. I'm feeling rough, I'm feeling wrong. Listen, I know school sucks. Peter, you still with us? Yeah. I know you want to save the world, but you're not ready yet. You're the Spider-Man. No, I'm not. I'm not. This is just a costume. This is you're on the ceiling. Stay close to the ground and stay out of trouble. Forget the flying monster guy. There are people who handle this sort of thing. I'm sick of him treating me like a kid all the time. But you are a kid. This is my chance to prove myself. Peter, what is going on with you? I'm really sorry. I'm so busy. I'm slammed. Don't mess with me, because I will kill you and everybody you love. Teraz troszkę na wesoło. Spójrzcie, na ekrany kin wraca Baywatch, czyli osławiony słoneczny patrol, kiedyś lubiany za te biegnące modelki po plaży, prawda? Tam Pamela bodajże brała pierwsze skrzypce, ale nie o Pameli będziemy tutaj rozmawiać. Moi drodzy, na ekrany kin wchodzi Baywatch, słoneczny patrol wraca, to jest fajny film, no przede wszystkim będzie to taka komedia kryminalna, będzie wesoło, będzie wakacyjnie, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Wiemy, że The Rock, który gra tutaj, będzie grał pierwsze skrzypce, spisuje się w takich filmach, tak sprawdził się już wiele razy, do tego dojdzie do niego Zac Efron, no zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. No i modelki, i będzie wesoło, będzie fajnie, mi się wydaje, że na pewno obejrzę ten film w kinie. No dobra, obejrzmy trailer. Our team is the elite of the elite.
We're the heart and soul of this very beach. We protect when other people don't want to protect. And we go above and beyond. Help me! If you want me, you can have me. Some other time. We're staring into the abyss here. City Council's already cut our funding. It's up to us to restore the Baywatch brand. Like a cool watch. I met Brody. Ready for duty. Can you just look at my boobs? You should look at my face. I'm trying, but it's so close to your boobs. Yeah. This is the guy you think is a good PR opportunity for us. Do some shots! He's reckless. With two gold medals. How many gold medals do you have? Probably zero. We got a dead body on our beach. That's not our job. My gut says there's some bad shit going on over there, and my balls say we need to check it out. My balls say, it's just take it easy, right here. Why do your balls sound like three-year-old girls? I don't know, man. That's just how they talk. But they're wise. Welcome to Baywatch. Why are you grabbing me so tight? Why does she always look like she's running in slow-mo? You see it too? Turn the canals into the damn X Games. Yeah, that's because we were in lifeguard pursuit. There's no such thing as lifeguard pursuit. How do I explain this so that you people understand? You people? You people? Oh, you don't get to say that. You're just 10. Right on. Come on, brother. A na sam koniec zostawiłem wam coś, od czego ja uśmiechnąłem się prawie dookoła głowy. Wracają Strażnicy Galaktyki, dokładnie część druga, już 25 kwietnia na świecie, 28 u nas w Polsce. No, ja na to idę, ja na to po prostu biegnę do kina, to jest super. Przy pierwszej części bawiłem się niesamowicie, a ta zapowiada się jeszcze lepiej. No zresztą zaraz zobaczycie trailer. No cóż powiedzieć, Peter Quill i jego Star-Lord wracają do kin, a my z nim na pewno idźmy w kwietniu do kina, bo będzie to konkretna produkcja, na pewno dobrze się będziemy bawić. No co, obejrzyjcie ten trailer, ja się z wami już żegnam, na sam koniec, Strażnicy Galaktyki Vol 2. Na razie! The fate of the universe lies on your shoulders. Now whatever you do, don't push this button. Because that will set off the bomb immediately, and we'll all be dead. Now repeat back what I just said. I am Groot. No! No, that's the button that will kill everyone! Try again. I am Groot. Mm-hmm. I am Groot. Uh-huh. I am Groot. No! Showtime, a-holes! No! Some tape over the death button. Nobody has any tape. Not a single person has tape. You have an atomic bomb in your bag. If anybody's gonna have tape, it's you. I have to do everything. You are wasting a lot of time. That's a really bad sign. If I touch someone, I can feel their feelings. You feel love. Yeah, I guess, yeah, I feel a general unselfish love for just about everybody. No, sexual love. No, no, I don't. For her. No. She just told everyone your deepest, darkest secret. Dude, come on. I think you're overreacting a little bit. You must be so embarrassed. Do me, do me, do me.